Na końcu tego materiału dowiesz się, jak zdobyć wejściówki do multikina na Avatar 2 Istota Wody. W 2009 James Cameron zmienił świat kina, tworząc Avatar. Film zdobył dziesiątki nagród, więc kwestią czasu było tylko zapowiedzenie kolejnego sequela pokazującego następne przygody Navi. Na sequel czekaliśmy 13 lat, ale już 16 grudnia 2022 Avatar 2 Istota Wody trafi do polskich kin. Wszyscy zadajemy sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego musieliśmy tak długo czekać na sequel? Po serii opóźnień zdecydowano na 2016, jednak nic się nie wydarzyło. Dopiero pod koniec 2017 James Cameron rozpoczął zdjęcia do Avatara 2. Po kolejnych przesunięciach ze strony Disneya film zaplanowano na 2020, później 2021 i w końcu 16 grudnia 2022. Już w 2018 wiedzieliśmy, jak będą nazywały się wszystkie filmy z serii Avatar, a są to Way of Water, Seedbearer, Tulkun Rider i Quest for Iwa. James Cameron potwierdził, że są to wstępne tytuły, ale mogą się nieznacznie zmienić. Avatar 3, 4 i 5 mają zaplanowaną premierę na 2024, 26 i 28. Pierwsza część zarobiła niewyobrażalną górę pieniędzy i zdetronizowała inny film Camerona, Titanic, ze szczytu najbardziej kasowych filmów w historii. W tym momencie Avatar zarobił 2,922,917,914 dolarów, pokonując Titanica o ponad 700 milionów i Endgame o 125 milionów. Box Office Mojo szacuje, że w weekend otwarcia film zarobi około 135 do 150 milionów, podwajając wynik pierwszej części. W samych Stanach Zjednoczonych szacuje się wynik rzędu 0,5 miliarda dolarów. Ciężko oszacować globalny wynik, jednak osobiście uważam, że Istota Wody dołączy do elitarnego klubu filmów z $1 miliard na koncie, a nawet pokuszę się o stwierdzenie, że film zarobi ponad 1,5 miliarda dolarów. Niestety nie jest to wystarczająca kwota, aby film wyszedł na zero. James Cameron wyjawił w jednym z wywiadów, iż film musi być w pierwszej piątce najbardziej kasowych projektów, aby zacząć zarabiać, co tylko pokazuje, jak niewyobrażalnie drogi był Avatar 2. Jednak myślę, że lekko przesadził. Budżet filmu to jedyne, w cudzysłowie, $250 milionów bez kosztów marketingu. Już 10 i 11 grudnia w wybranych kinach sieci Multikino w poszczególnych salach będzie pokazywany zapętlony zwiastun filmu Avatar Istota Wody w 3D. Przychodząc do Multikina w sobotę lub w niedzielę przed swoim seansem filmowym lub po nim, będzie można wejść do wskazanej sali i zobaczyć zwiastun nowej części Avatara w 3D. Szczegóły na multikino.pl. Jeden z producentów, John Landau, powiedział, że nie trzeba znać Avatara, aby w pełni zrozumieć fabułę Istoty Wody. Jednak warto sobie przypomnieć film, aby mieć pewne pojęcie, kto jest kim i co działo się w przeszłości, ponieważ Avatar 2 będzie dział się około 14 lat po wydarzeniach z pierwszego filmu. Historia opowie nam o Salim, który jest wodzem plemienia, a Neytiri kapłanką klanu. Główny wątek fabularny będzie natomiast skupiał się na ich dzieciach. Na Pandorę wróci RDA, aby dalej wydobywać złoża mineralne, co zmusi Jake'a do zabrania rodziny na Rafę, gdzie spotkają Metkainów. Oprócz tego odwiedzimy też podwodny i wulkaniczny świat Pandory. Głównym wrogiem kolejnych czterech filmów będzie zmarły w pierwszym filmie Miles Quaritch. Na tą chwilę nie wiemy, jak James Cameron przywróci go do życia. Na pierwszy rzut oka wątków fabularnych może wydawać się dość sporo, jednak pamiętajcie, że film będzie trwał ponad 3 godziny. Większość obsady wróci, aby odegrać swoje role jeszcze raz. Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Steven Lang, Giovanni Ribisi to tylko niektórzy aktorzy, którzy powrócą ponownie na ekrany kin. Oczywiście film jest większy, więc obsada również musi być większa. Kate Winslet zagra Ronale we wszystkich sequelach, czyli jedną z osób zamieszkujących podwodny świat Pandory. Eddie Falco i Jemaine Clement zagrają ludzkich naukowców badających Navi. Dzieci Saliego i Neytiri zagrają Jamie Flatters, Brittan Dalton, Jack Champion i Trinity Bliss. Z drugiej strony kamery ponownie zobaczymy Camerona w roli reżysera i scenarzysty. Tym razem jednak pomogą mu inni ludzie. Istotę Wody pomógł mu napisać Josh Friedman, znany z Wojny Światów i Terminator Mroczne Przeznaczenie. Za zdjęcia odpowiedzialny będzie znany z Titanica i Ant-Mana Russell Carpenter, a muzykę skomponuje Simon Franklin. Dajcie mi znać, czy Istota Wody jest na waszej liście filmów do obejrzenia w kinie jeszcze w 2022 roku, a teraz darmowe bilety, czyli to, na co wszyscy czekali. Zrobimy tym razem nieco inaczej. Czyli jeżeli ten materiał dostanie 1000 łapek w górę, no to na karcie społeczność opublikuję kody, które w kasie Multikina będziecie mogli wymienić na darmowe wejściówki na Avatar 2. Tak więc
Klikajcie łapki, do zobaczenia następnym razem, na razie.